Siemka widzowie, troszkę ponagrywamy też dzisiaj jeszcze. Postanowiłem, słuchajcie, zrobić serię na temat cała prawda o tym wszystkim, jak to było i jak to wyglądało. Uważam, że wam się to należy, że powinniście wiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą. Czasami są tylko domysły. Kurde, będzie światło chujowe. Czasami są domysły. Całą historię wam opowiem w kilku odcinkach, jak to było ze mną i z Krzyśkiem. Jak to wszystko się zaczęło, jak to się skończyło i jak było w środku. No to słuchajcie, może zaczniemy od początku samego. Krzyśka to ja już znałem bardzo, bardzo dawno temu. Znałem go, ponieważ mieszkaliśmy, tak jak wiecie, na tej samej dzielnicy. Do tej pory mieszkamy. Było boisko naprzeciwko jego domu, teraz to tam zarośnięte krzaczorami jest. Było boisko, na które jako małolaci przychodziliśmy, nie wiem, nie pamiętam ile mieliśmy lat wtedy. Znaczy ja nie mówię o Krzyśku, bo Krzysiek jest ode mnie starszy, chyba o 12 czy tam, czy o 14. No, mieliśmy po 15 lat, czy może trochę mniej. Przychodziliśmy tam grać w piłkę, jeszcze wtedy Krzyśka brat żył. No i żeśmy tam sobie grali, oczywiście dla jego brata i dla Krzyśka już przeszkadzało, już coś było z nimi nie tak, nie halo, bo potrafili wejść do parku z gumowymi pałami takiej własnej roboty od szlaucha i nas rozganiali po prostu, żebyśmy w tą piłkę tam nie grali, bo im przeszkadzał, nie wiem, hałas, no nie mam pojęcia, co im przeszkadzało, że kurde dzieciaki grają w nogę, w gałę, czyli nie. Więc już wtedy go znałem, tylko z tym, że nie na tyle, żeby tam się z nim kontaktować, czy z nim rozmawiać, to kurde, to były lata 80. Gdzieś tak o. Czyli no tam, nie 80, może przesadzam, 90. I wtedy już go znałem z tej gorszej strony, bo kolega mój, który tyle samo lat ma co ja, był jego sąsiadem i on tam zawsze miał ściny z nimi, bo oni wtedy świnie hodowali, już wtedy nikt nie hodował świn, tylko Kononowicz hodował świnie i wiadomo, capiło, kurwa, po sąsiadach, no waliło jak to ze świni, no, jak to świnie, jak się hoduje, śmierdzi tym gównem wszystkim i tak dalej, nie, ozobory daje. Więc już ja wtedy z tej strony dziwnej poznawałem Krzyśka, ponieważ mówię, no wiem, że z moim kumplem dobrym oni się zawsze cieli i z jego ojcem. No i potem wiadomo, no potem to się wszystko rozeszło, my zrobiliśmy się starsi jako chłopaki, nie? Także ja tam nie trzymałem z nim kontaktu. Czasami go widziałem w sklepie, powiem wam szczerze, że waliło jak z obory od niego. I to potwierdzić mogą nawet panie sklepowe. Jak on kurwa śmierdział, wtedy jeszcze majora nie było, jak on kurwa śmierdział, to jest nie do wytrzymania. Nie dało się przy nim stać w kolejce. Mówię wam autentycznie. Tak samo ekspedientki zatykały nos. Oczywiście on się tym nie przejmował. No, wtedy jeszcze chyba mama jego żyła, brat to nie wiem. No i dobra. No i nastał jaki czas. Kiedy się w końcu tak zeszliśmy tak naprawdę, nie? W którym momencie? Miałem parę złotych. Nie powiem, miałem parę groszy swoich własnych. No i zastanawiałem się, co z nimi zrobić, żeby po prostu, żeby ich nie rozwalić na marne i tak dalej. I pomyślałem sobie, że po prostu, no kupię, zainwestuję w kamerę, w statyw. Zawsze mi się to przyda, jak pojadę gdzieś na wczasy, bo rok w rok jeździłem na wczasy, a nie miałem aparatu, więc jedyne co, a miałem słaby z kolei telefon, więc pomyślałem, że przyda mi się taka kamera nawet nagrać, jak to wygląda, jak wygląda plaża, bo bardzo często jeździłem na plaży i tak dalej. No więc no kupiłem tą kamerę, kupiłem sobie statyw, kupiłem jeszcze tam parę gadżetów, które by mi się nadawały do nagrywania i tak dalej. No nie będę tam tłumaczył. No i był taki dzień, nadszedł, to był styczeń, nie pamiętam którego stycznia, ale to już nieistotne. Gdzieś wiem, że początki jakoś, tak? Czy środek, czy początki stycznia. No i fart trafił, że mijaliśmy się z Kononem w sklepie. Akurat on wchodził, ja wychodziłem. No i tak mi błysnęło w głowie, zapytałem się go,
Czy, słuchaj, cześć, czy ty byś nie nagrał jakiegoś filmu jednego ze mną, czy dwa? A on wtedy się pokłócił z tym swoim redaktorem, bo tam, nie obrażając tego redaktora, ale tam im kurwa nie szło. Krzysiek był zgaszony. Już on dogasał. Nie szło. Robił te filmy jakieś, robił z nich błaznów tak naprawdę. Trochę tam polityki wciskał. I było może dla niektórych co oglądać. No ja nie powiem, że nie neguję tego absolutnie. W każdym razie kariery tam nie było. Tam ja widziałem, po ile było wyświetleń, ale to opowiem trochę później. No i Krzysiek się zgodził, oczywiście zgodził się, mówi, że super, elegancko, fajnie, nie? Ja myślę, o, ekstra, nie? I więc zaraz się zgadaliśmy, chyba nawet w ten sam dzień on chciał, żebym przyszedł. No i wtedy powstał ten pierwszy materiał w Jasne Chaty, za który już miałem problemy, ponieważ ktoś zgłosił na policję, że tam ktoś mu na chatę wjechał w ogóle, nie? W sensie takim autentycznym, no. Więc nie wiem, czy ja to była sprawka, no a w każdym razie już miałem kłopoty, po pierwszym filmie miałem kłopoty z policją. Oczywiście zaraz spotkaliśmy się z tym redaktorem byłym, tam zaczęliśmy, on zaczął mi swoje pomysły dawać, które mi się zbytnio nie podobały, ale się jakoś tam się dogadywaliśmy, no zaczęło się nakręcanie filmów. Po pierwsze to jak wszedłem do tej chaty, Kononowiczowi pierwszy raz, jak nagrywałem ten materiał, to tam on kurwa nie miał nic. Nic kurwa nie miał. Tam trzeba było siedzieć w kurtce. Autentycznie wam mówię, trzeba było siedzieć w kurtce i w czapce. Major zawsze, pamiętam, leżał kurwa pod kocami dwoma albo pod jednym. Tego to już nie stwierdzę. I Konon cały czas jęczał, że kurwa, że nie ma węgla, nie ma węgla. Ale widzieliście, ile drzewa do tej pory leży, nie? Tylko się nie chciało kurwa piłować. Więc no zobaczyłem, no ty, żarcia nie ma, nic nie miał, kurwa, nie ma żarcia, nie ma nic, no ma tylko te obiady z mopsiku. Więc no dobra, stwierdziliśmy, że nagramy film na temat, żeby on poprosił o węgiel. No, nagraliśmy to i odzew był wspaniały, bo zaraz on dostał kilka worków węgla. Przywieźli mu dosłownie, nie wiem, po paru dniach, po dwóch, trzech, oczywiście była już od razu u Krzysia euforia, zaczęło się robić ciepło, ale zaczęło się robić palenie 24 na dobę. Rozumiecie? On pali 24 na dobę non-stop. Dlatego jemu ten węgiel tak schodzi, ale o tym porozmawiamy w innym odcinku. Więc zaczęliśmy nagrywać, zaczęło się powoli rozkręcać. Ja widziałem u siebie statystyki, bo ja to przeglądałem. Zacząłem czytać komentarze. Z początku wiadomo, było mało, nie? Ale rosło coraz bardziej, coraz więcej paczek przychodziło do nich. Wtedy jeszcze Major z Krzyśkiem się nie kłócili o paczki, ale to też powiem, co dalej było w następnym odcinku. I tak szło, zaczynali dostawać paczki żywnościowe, zawsze pudło stało, jak dostawali, stało razem, każdy mógł brać co chce, czy z lodówki, czy z tego, czy z pudła. Nikt do nikogo nie miał pretensji, no ale nadszedł w końcu taki dzień, że były redaktor zobaczył, że jednak ja nie przystaję zbytnio na jego pomysły. No, on to widział, bo on mi dawał pomysły, ja mówiłem, że nie bardzo, że to kurde, no niektóre żeśmy robili, ale nie wszystkie, no. Więc doszliśmy do porozumienia, bo tam się wtedy nikt z nikim nie kłócił, wszyscy byli zadowoleni. Doszliśmy do porozumienia, że dobra, ja nagrywam z Krzyśkiem, Major nagrywa z byłym redaktorem. No i tak żeśmy zrobili, no. Ja zacząłem z Krzyśkiem nagrywać swoje filmy, swoje pomysły. Major nagrywał pomysły tego byłego redaktora. I ja już zobaczyłem od razu, jaka jest różnica, przepraszam, jaka jest różnica w oglądalności. To znaczy, wiadomo, Krzysiek był sławniejszy wtedy, ale sama oglądalność filmów, jaka była, a pomysłów byłego redaktora. Ja od razu widziałem, że to jest kolosalna różnica, bo my zaraz na samym początku, no nie na samym, no trochę czasu minęło. Mieliśmy już po 10 tysięcy wyświetleń na filmie, no po paru dniach, no. Gdzie oni mieli po 2-3 tysiące po paru dniach wyświetleń. Bo oczywiście Major nagrywał pomysły tego redaktora, Krzysiek nagrywał ze mną pomysły moje. I czasem Krzyśka, no. Oczywiście tam zaraz jak się poznaliśmy, to były jego te słynne urodziny. On już wtedy chyba miał węgiel, co tak, z tego co pamiętam, co tak albo na święta tak ganiał.
gdzie ganiał rozebrany, co było, co on tak kurde tańczył do muzyki. Nie pamiętam tylko dokładnie, czy to były urodziny, czy to były już święto wielkanocne. No jeden czort. No i tak do świąt wielkanocnych, to już będę wam kończył ten odcinek, do świąt wielkanocnych coraz bardziej szło wszystko do góry, ale jeszcze wtedy pierwsze pieniądze, jakie dostaliśmy, to 300 zł i to było, kurde, albo pod koniec marca, albo pod koniec kwietnia. Wiem, że sporo czasu czekaliśmy, żeby przekroczyć ten próg 300 zł, no. To pamiętam. No i tak na tym zakończymy właśnie, na tych świętach. Potem, no to jeszcze opowiem o tych świętach tylko, nie? No byłem u nich na święta, tam chyba na pierwszy dzień świąt byłem. No tam posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Oni oczywiście nawet nie ich święta to w ogóle to jest magia. Bo oni nawet, kurde, ani... Czekajcie, oni chyba nawet jajek nie nie malowali. Chyba nie. Raczej chyba nie. Nie przypominam sobie, żeby malowali jajka. Bo w sumie oni jeszcze nic prawie nie mieli. Nie mieli pieniędzy. To tam, pamiętam, wystawili chyba jakieś konserwy, czy coś tam co im przysłali. No i tak jakoś spędziliśmy święta. Przysłali im też chyba wódkę. Bo wódkę też zaczęli przysyłać dla nich. I to sporo, i to zazwyczaj setki albo dwusetki różnych rodzajów to było nakręcane. No i tak żeśmy spędzili święta i zapraszam na następny odcinek, jak to już było po świętach, jak się zaczęliśmy rozwijać. Zobaczycie sami, myślę, że się wam spodoba. Siemanko i pozdrawiam was wszystkich. No i dobra, kolejny odcinek. No jak to było, skończyliśmy na świętach wielkanocnych. No jeszcze to wtedy się kręciło. No oczywiście kanał się cały czas rozwijał i bardzo dobrze nam to szło. Były naprawdę coraz więcej oglądalności. Także sumy, które dostawaliśmy z YouTube, rosły średnio o 100-120 zł miesięcznie, nie? Bo tak naprawdę to tylko raz w miesiącu się dostaje i to pod koniec. Paczek przybywało coraz więcej, ale już zrobił się podział między Majorem a Krzyśkiem, bo już stary redaktor nie przychodził po prostu. I więc zrobił się taki podział, że Major zaczął dostawać paczki oddzielnie, a Krzysiek dostawał paczki albo na siebie i na Majora. I zaczęło się robić, kurde, awantura o paczki. Kto ile weźmie, a kto co zjadł, a czego zjadł, chociaż tam wcale nie ubywało tego towaru, więc wręcz przybywało. Oni potrafili dostawać po dwie paczki dziennie, a tygodniowo to przynajmniej 3-4. Był taki okres, to była tak zwana hossa, ale przez którą, kurde, Krzysiek zaczął się gubić. Zaczęły się robić awantury o dupę Maryny, bo nieraz przychodziłem i oni już byli w trakcie kłótni, gdzie, kurwa, nie dało się wytrzymać. Nie dziwię się Majerowi, że się denerwował, bo Krzysiek to tak naprawdę to tylko śmigał po obiady, które on tam potem sam w sumie też jadł, nie? Bo Major jakoś sobie radził, sobie kupował sam jedzenie i ja to widziałem nieraz i było to na filmikach, nie? Major się rozkręcił ze swoimi filmami, chociaż nie miał już takiej oglądalności jak Krzysiek, no i wiadomo, ale zdobywał powoli tę popularność na kanale, nie? Natomiast Krzysiek się zaczął robić pazerny na wszystko. I słuchajcie, myślicie, że tak naprawdę, że ja mu nic nie dawałem, nie? Ja wam mogę wymienić jakie rzeczy w tym okresie, kiedy była ta hossa, kiedy ja pojechałem do Szwecji, potem wróciłem z tej Szwecji po dwóch tygodniach. Za moje, kurwa, dostał basen. Obiecałem, kupiłem, okej. Okay. Za moje chodziliśmy do kebabowni, na kebaby. Za moje poszliśmy na zapiekanki. Za moje poszliśmy do McDonalda na hamburgera. Za moje poszliśmy na hot dogi. Jeszcze dużo za moje kupiono została maszynka, bo przecież jak się spaliła, to ja kupiłem. A Krzysiek potem przecież się, kurwa, starał wytłumaczyć przed wszystkimi, że to przecież, że to jej mu mops kupił. Nie, to nieprawda, to ja mu kupiłem tą maszynkę za swoje pieniądze, gdzie
nawet nie prosiłem go, żeby je zwrócił, bo nawet ja nie mam, ja mam jakiś tam, no kurwa, respekt do siebie, szacunek, kurwa, no nie będę chłopa, który nie ma pieniędzy, prosił go o to, żeby mi oddawał tam te 30 czy 40 zł, już nie pamiętam. Zaczęło się popraszanie i dojenie z tego typu, że na przykład nawet jak przygładował w tygodniu, nie miałem pieniędzy, to pan Krzysio potrafił, kurde, z takim tekstem wyskoczyć, że ty Jarek, wiesz co, weź ty pożycz od szefa pieniędzy, przykładowo 20 zł, 10, bo on chce konto doładować. Ja mówię, Krzysiek, słuchaj, kurwa, ja po pierwsze nie wiem, czy będę mógł pożyczyć, po drugie, słuchaj, no, wybacz, ale kurde, no, ja pierdzielę, no, ja rozumiem, no, to, że wychodziliśmy, to ja robiłem dla materiału, żeby były dobre materiały, żeby była oglądalność i faktycznie była coraz lepsza oglądalność, coraz więcej widzów przybywało, ale także coraz więcej odwiedzających. I Krzysiek zrobił się powoli, robił się na tyle pazerny, że nawet to może major potwierdzić, że potrafił na wejściu mówić od razu, daj mi 10 zł, albo to chociaż piątkę, do widza, który przychodził, nie? Zaczęły się grille, o, wyprawy te ogniskowe, to częściowo za widzów i za moje. Także zaczęło się, kurwa, dojenie wszystkich dookoła. Zobaczył, że, kurwa, może żyć, kurwa, za darmo, bo tak się zaczęło robić, bo wcześniej, tak jak wam mówiłem w pierwszym odcinku, on nie miał nic, kompletnie, kurwa, nie miał nic, kurwa, był pusty, właśnie jak bęben, tak jak go ktoś nazwał, on był pusty, on nie miał nic. Kurwa, nie miał żarcia, nie miał, kurwa, węgla, nie miał nic. Siedział w zimnym pokoju, kurwa, gdzie można było chuchać, tak jak teraz chucham tutaj. Ale natomiast już potem, jak się to wszystko zaczęło rozkręcać, to były dni hossy tak zwanej. To jemu zaczęło odwalać. Coraz więcej było kłótni między majorem a Krzyśkiem. Zaczęły się telefony, kurwa, po 10, po 15 razy, nawet, kurwa, o 12 w nocy, żebym ja przyszedł do niego. No to słuchajcie, no to trochę, kurwa, już coś jest nie tak, nie? A jeżeli ja odmawiałem, to potem dostawałem od niego reprymendę w stylu takim, że ja mam przyjść na każde jego zawołanie, rozumiecie? Tak jakbym był jego własnością. Mam przyjść na każde zawołanie i koniec, bo kurwa, bo tak ma być. Bo skoro ja się zgodziłem nagrywać go i on się zgodził, to ja mam, kurwa, nawet o 12 w nocy zerwać się z łóżka i iść, bo on chce nagrywać w tym momencie. I zaczęło się też jego świrowanie, ja nie pamiętam już, które... A, Wesołe Miasteczko też było za moje, tam Krzysiek chyba tylko postawił dla majora jedną rzecz, a tak generalnie to wszystko na moją flotę, bo wyciągnął, jak to się mówi, ze skarpetki, kurwa, tam 10 zł, bo wszystko chował. Zaczęło się też oszukaństwo między nimi z pieniędzmi, bo ludzie zaczęli przychodzić, to oprócz paczek czasami coś tam dali, nie? Czy dla majora, czy dla Konona. To z tego, co pamiętam, to każdy kitrał swoje pieniądze i żaden drugiemu nie mówił. Z tym, że major wydawał na takie rzeczy, z których Krzysiek też mógł skorzystać. Natomiast Krzysiek wydawał pieniądze swoje, które zarabiał na YouTubie, z YouTube i też dostawał od ludzi. Kurwa, to praktycznie szło w mleko, w smalec i w cukier. Dokładnie, no bo on tam nic, tam nie widziałem, żeby on kupił jakieś mięso do smażenia, czy tam, nie wiem, czy kurczaka z rożna. Nie, on takich rzeczy nie kupował, absolutnie. No i wiadomo, chleb, no to proste, logiczne. Natomiast major widziałem, kupował. I to często. No i zaraz będziemy musieli kończyć odcinek, to się skończy na tym, jakoś, że no na lecie, że były te grille, sponsorowali widzowie oczywiście. Krzysiek ani razu nie wyłożył złotówy. Raz chyba postawił mi piwo, czy dwa. Postawił, ja mówię postawił ze swoich pieniędzy. Nie z widzów, bo kurde, co to za stawianie, jak widzowie dają, nie? Także wszystko się opierało na widzach i Krzysiek wyłapał, że kurwa można z tego żyć i nic kompletnie nie robić. I wszystko kitrał, magazynowo. Miał tego, kurwa, tego już zaczęły się robić tony tego jedzenia. Ja mówię w przenośni. Ale już był przecież już czerwiec. Drzewo leżało jak wół. Można było piłować. Nie było czasu dla Krzyśka do piłowania drzewa. Nie było czasu nawet pomyśleć, żeby odłożyć z YouTube na to chociaż po 20 zł, czy po 30 na węgiel. Ja nie wiem, gdzie on wsadzał te pieniądze. Nie mam pojęcia.
ale jak dostawał po 200, potem coraz wyżej dostawał, bo coraz wyżej nam pula rosła. Po 200, po 300 zł, potem już, potem, ale to już w późniejszym okresie, to opowiem wam w następnym odcinku. Także mówię, wracając do tego, co się zmieniło od pierwszego odcinka do drugiego. Zachowanie diametralnie Krzyśka się zmieniło. Zrobił się pazerny na wszystko. I tak jak major mówił, tak było. On tylko ganiał po obiady i wpierdalał wszystko. Żar. Przecież jak on przytył. On nie był taki gruby, jak ja go poznałem. No i tyle, no. Dostał ten basen, pochlupał się w nim. Raz chyba, czy coś, bo oczywiście, żeby ułożyć podłogę całą, żeby wypoziomować basen, to kurwa Jarek musiał ich namówić. Bo przecież gdyby nie ja, to ten basen nie byłby nawet rozłożony, a nawet nie ma opcji. Nie ma takiej opcji, żeby ten basen był rozłożony. Więc ja ich tam kurwa namawiałem, układałem, podsypywaliśmy, jakoś tam wyszło. Nie było z czego ułożyć, żeby było równiutko, idealnie równo, no. No i tak mniej więcej skończmy może na tym sierpniu, a potem będzie następny, jeszcze postaram się 2 albo 3 odcinki opowiadać, bo zacznie się już teraz dramat robić i ja tego nie będę ukrywał. Ja już mam tego faceta dość, właśnie teraz poleciał na mnie na policję, a rzucił się z łapami przed chwilą, także ja się o to nie martwię. Po prostu ja to biorę na miękko, a nie będę się szarpał ze starym chłopem, bo nie daj Boże, tak jak powiedziałem przed chwilą w filmie, nie daj Boże, on kurwa upadnie czy coś mu się stanie, to ja się z tego kurwa nie wygrzebię. Także ja wolę odpuścić. Pamiętajcie, bicie to nie jest do końca zawsze rozwiązanie, bo to problemu nie rozwiąże. Ale jak pogadasz, to szybciej rozwiążesz taki problem. Bo jak ja się będę z nim szarpał, to do niczego nie doprowadzi. Jeszcze policja na mnie wezwie, że ja go kurwa wyciągnę za bramkę i go chciał pobić. A ja nie jestem taki głupi, żeby się zrobić w takie coś. Także następny odcinek już będzie, coraz gorsze numery będą. Coraz gorsze, które ja wszystkie pamiętam, słuchajcie. A zacznie się od tego porwanego basenu. Do widzenia, na razie. A widzowie, no to cóż, skończyliśmy na czym? Skończyliśmy na tym basenie, ale basen jeszcze wrócimy do basenu. Może zaczniemy o tym, jak rozpoczęły się te nasze kłótnie, zwady, jak zwał, nie? Otóż słuchajcie, nie? Były te wakacje i tak dalej. Przyjeżdżało coraz więcej fanów, widzów. Był coraz bardziej popularniejszy. Oczywiście wpuszczał wszystkich. I wrogów, który nie powiem mu w oczy, że jest wrogim, i tych okej, okay, też wpuszczał, no normalne, standardowo. Wpuszczał wszystkich, kurwa, ale ten polar jest ciepły. A pierdolę. I wpuszczał wszystkich. Ostrzegałem go i też był redaktor obecny teraz, ostrzegał go, żeby nie wpuszczał wszystkich, bo to się może źle skończyć, nie? Bo nie każdy jest dla ciebie przyjacielem. Natomiast dla Knura nie dało się tego wytłumaczyć. Wpuszczał wszystkich. Czasami ja byłem, czasami mnie nie było, wiadomo, nie? Także i powstały 3 grupy kononowskie. Jedna grupa, ja bym to podzielił na 3 takie grupy, ale oni razem chyba nie współpracowali ze sobą. Nie. Jedna grupa była, ja bym nazwał to niszczyciele. Czyli oni koniecznie chcieli, żeby były afery, żeby nas skłócić, żeby coś kurwa się działo, wiecie, coś takiego chujowego, nie? To była jedna grupa. Druga grupa, to bym powiedział, sępy. Sępy z tego względu, że zobaczyli, że można na nim zarobić szybko, mało inwestując, a można szybko zarobić. I można się zerwać, zrobić kurwa jeden materiał, kurwa ściągnąć 2-3 kółka, kurwa i zerwać się i chuj w dupę, nie? No i trzecia grupa to fani, nie? Fani, którzy z serdecznością, kurde, przyjeżdżali, robili sobie zdjęcia, autografy i tak dalej. No, teraz opiszę pierwszą grupę. Pierwsza grupa chyba najbardziej się przyczyniła do tego całego, kurwa, zamieszania, bo Krzysiek coraz... Krzysiek, dostawał, kurwa, coraz więcej listów, kurwa, śmiesznych, obrażających go i tak dalej. Karteczki pod bramkę rzucane z wyzwiskami na majora, na mnie również i na Knura, gdzie Knur stwierdził, że ja te karteczki napisałem i sam je wrzuciłem. Jakim cudem ja mogłem je wrzucić pod bramkę, jak ja stałem razem z nimi poza bramką? To jest ciekawe, to też kurwa nie wiem, co on z tą głową ma.
karteczki, telefony przede wszystkim, a knur kurwa ma dziwny charakter, jak właśnie ci antyfani wyłapali, że on wszystko łyka, to wystarczył jeden telefon, jeden kurwa głupi telefon wystarczył, gdzie jakiś kurwa szczyl powiedział: ty słuchaj, wiesz, że Meksikano wyjechał za twoje pieniądze kurwa do Sopotu? Koniec, jest kurwa afera. Jest już afera i kurwa knur w to wierzył. Przychodzi na przykład list i jest napisane, że kurwa, wiesz, że kurwa major z Meksykana to chce twój dom przejąć? Kurwa, wierzy w to. Jakby ktoś mu napisał, że ja kurwa jeździł na strusiu po Meksyku, kurwa, to też by uwierzył. I że to najważniejsze, że za jego pieniądze, rozumiecie, nie? Gdzie ja kurwa mam czyste sumienie, naprawdę, bo gdybym nie miał czystego sumienia, to bym tego kurwa nie nagrywał tej całej historii, nie? I tu zaczęły się kurwa już czepianie się do mnie. Od kurwa knur się zaczął czepiać do mnie. I bezpodstawnie w sumie. Zaczął się do mnie czepiać. I zaczęło się robić kurwa nieprzyjemnie. Potem wyszła ta afera z basenem, gdzie on tam pojechał do tej Warszawy, do tej pani minister. Jasne, słuchajcie, kurwa, kto wpuści chorego człowieka do pani minister? No ludzie, no już nie przesadzajmy, no. On pojechał, kurwa, basen był rozstawiony. Ja nie byłem w stanie siedzieć cały dzień u niego na podwórku. Ja, kurwa, nie jestem stróżem, mi za to nikt nie płaci. Posiedziałem trochę z majorem, poszedłem, major został się na schodach. Gówno, pies latał, kurwa, po podwórku, co? Potem dostaję telefon, że kolejna ściema, że szyby powybijane... w tym, w asterce czy tam w czymś, lusterka, koła pozdejmowane, kurwa, jak on przyleciał, kurwa, z jaką pretensją do mnie, jeszcze nie widział, że tam nic się nie stało, oprócz basenu, a basen prawdopodobnie porwał pies, kurwa, zostawili psa, kurwa, no to nie jest mój pies i tak ja go uwiązałem, kurwa, potem jak przyszedłem przed knurem. I najprawdopodobniej pies uwiązał, no. Tu była kolejna draka o ten basen, bo chłop stwierdził, znaczy knur stwierdził, słuchajcie, że ja mam mu odkupić basen. Basen, który ja jemu kupiłem, ja mam mu odkupić za swoje pieniądze, rozumiecie? Bo ja jego nie zniszczyłem, nie? To jest kolejna historia i to są fakty i tak leciało, nie? Kolejna grupa to była właśnie ci krwiopijcy tak zwani, nie? Oni kurwa zaczęli coraz częściej przyjeżdżać. Pierwszy to był Wuwunio bodajże, który zrobił z nim materiał długi. On wiedział, że dużo na tym zarobi. Nie wiem, tam dał chyba im po 100 zł, czy tam, czy 200, nie pamiętam już, nie? Nie po 200, tylko chyba 200 i tam po tym winie śmiesznym, takim, o kurde, tak zwanym jabcoku, nie? Ale zrobił materiał na, kurwa, na zajebiście dużą oglądalność. Kurwa, ja powiem wam szczerze, jaka to jest, kurwa, sława, taki konon, jaka to jest sława. Ja bym, szczerze wam powiem, kurde, gdyby Konon przykładowo mieszkał, no nie wiem, w Toruniu na przykład, a ja mieszkałbym w Białymstoku i robiłbym te swoje vlogi, kurwa, w życiu bym nie jechał, kurwa, robić materiału jakiegoś większego z taką osobą. Już lepiej bym się starał zrobić na przykład materiał z, no nie wiem, z jakimś piłkarzem albo z kimś, wtedy bym, kurde, może zajechał, który jest w miarę słynny, no ale nie, kurwa, nie, no nie z taką osobą, no, ale to wiadomo, to już był szybki pieniądz do zarobienia, także po prostu ci, kurwa, krwiopijcy wyłapali. Następny to była ta Natalka, też próbowali, kurde, się dostać do niego, nie? Ale no tam też nie wyszło im, z tego co pamiętam, nie? I tam jeszcze było paru innych krwiopijców i też nie powychodziło im, nie? No ale mówię, tu zaczęły się te konflikty nasze i tu zaczęło wszystko się walić powoli. W sumie zaczęło się najgorzej, no potem, ale paczki cały czas przychodziły. No, publika rosła, tam doskoczyliśmy chyba do 30 tysięcy nawet subów. No i kurde, dostaliśmy bana, nie? Ktoś nas zbanował, bo już chyba naprawdę... strasznie się starał i strasznie zazdrościł, więc wyszło jak wyszło, dostaliśmy, słuchajcie, bana, kanał padł na stałe, wszystko poszło się pierdolić, jak to się mówi, i trzeba było zaczynać wszystko od początku, no. Ale to od początku i jeszcze o tych krwiopijcach, ja takich nazywam, chociaż sam też na tym zarabiałem, ja nie powiem, że nie, ale tam, mówią, to nie były kokosy, kurwa, jak ktoś zarzuca. Ja pierdolę, jak ja brałem 500 ton, dostawał 400, od mi, kurwa, różnica, że rzeczywiście, jak ja 600 ton, 450, kurwa, od różnica, za cały, kurwa, miesiąc pracy, za cały miesiąc łażenia tam, kurwa, siedzenia, kurwa, w tym, nie powiem w czym, kurwa. W tym domu, nazwijmy to tak, bo już nie będę go obrażał. Więc skończmy tę historię na punkcie, kiedy
kiedy właśnie już próbowała Natalka go przejąć i się nie udało, niestety nie udało się, bo ktoś w końcu mu wytłumaczył, ale słuchajcie, kurwa, najlepszy numer był, że żeśmy go ostrzegali cały czas, nie? Żeby nie jechał, bo go wydymają, bo go szukają. Co, zrobił materiał, sprzedał się za obiad, kurwa, za obiad i kurwa tam chyba Natalka jeszcze zrobiła taki numer, że kurwa ponoć major wyjął ze swojej kieszeni stówę i niby, że na kamerze ona jemu daje 100 zł, nie? Taki ponoć numer był, przynajmniej tak mi tłumaczyli, no. Ile w tym prawdy, ja nie widziałem na tego, ale prawdopodobnie tak było, no. Czyli chcieli mu wała zrobić i zrobili, bo myśmy ostrzegali, jednak, kurwa, oczywiście hotel i obiad był silniejszy, kurwa. To było silniejsze, kurwa, od tego, żeby się nie zeszmacić, nie? No i może skończmy na tym odcinku, kiedy Natalka była, potem to już, no jeszcze z 2 odcinki wyjdą, no. Także pozdrawiam was wszystkich i zapraszam na kolejne odcinki z całej historii tej. Oczywiście, kurwa, już mnie wtedy Konon już zaczął powoli odstawiać, bo stwierdził, że ja jestem oszustem i kurwa, bo mówię, tak jak mówiłem, wszystko zaczęło się od tego, jak zaczął dostawać te listy. Kłamliwe zresztą, kurwa, nikt o mnie nic nie wie, kurwa, a mu wypisuje, że ja go okradam, że jeżdżę za jego pieniądze na wakacje i tam i tu. Kurwa, ludzie, za jakie jego pieniądze? Za kurwa, za 400 zł jego, które i tak mu płaciłem? No Boże święty, kurwa, klękajcie narody, no. Od tego to się tak naprawdę zaczęło. Ale i z majorem miał wojny. Miał wojny z majorem ze mną. Już mu zaczęła korba odpierdalać. Że wszyscy mu, kurwa, zabierają coś, kurwa, co należy do niego. Co wcale nie było faktem, bo jemu, kurwa, nic. Żadnej paczki nie zabrałem nigdy. Nic, no, nic nie zabrałem, no. A i właśnie, kurwa, dopieczętowanie było, ale to już w następnym odcinku powiem, jakie było dopieczętowanie tego wszystkiego, że to się wszystko rozpierdoliło i też, kurwa, jemu wmówili to. Także pozdrawiam i zapraszam na następny odcinek. Siemaneczko, zdrówkę życzę. Peace. Siemka, widzowie. O Jezus. Zimno trochę, ale ciepło generalnie. Takie dziwne. Bo jest zimno, ale jest ciepło. Tylko ja się już nachodziłem trochę, nie? Miałem wcześniej nagrywać, ale... Ale natomiast nie miałem czasu. Więc teraz będzie trzecia część. Czwarta, w sumie, przepraszam. Czwarta część. Jak to było z Kononem naprawdę. Teraz to będzie ten odcinek, będzie poświęcony tego, jak, dlaczego się rozstaliśmy i w ogóle. Czemu powstała ta cała kłótnia. No mam nadzieję, że ja prawdę powiem. Skończyłem chyba na tym, jak dziewczyna próbowała nas... Ta blondyna, szacunek do niej, bo jest bardzo ładną dziewczyną i nie powiem, że nie, no. Tylko troszeczkę, kurde, źle zrobiła, no ale to jej sprawa, no. Jak to się zaczęło potem kończyć wszystko, nie? Zaczęliśmy się coraz częściej kłócić, ponieważ Krzysztof wierzył wszystkim obcym ludziom wierzył, co mu wciskali kity, ale nie wierzył dla mnie i dla majora, czyli dla najbliższych osób, nie? No i w końcu ja się wkurwiłem, nie? Już powiedziałem, nie? Najpierw ta dziewczyna jeszcze nas pogodziła, nie? Żeśmy nawet jeszcze rękę sobie podawali, ale potem na drugi dzień nawet doby nie minęła. Już Konon znowu był na mnie wkurwiony, bo ktoś na niego tam, dla niego coś tam nagadał i tak dalej, nie? Co nie jest prawdą w ogóle kompletnie. W ogóle nawet takie listy typu, że moja mama to jest moja żona, to jest w ogóle, słuchajcie, to jest kurwa masakra jakaś, nie? I on w to wierzy do tej pory, słuchajcie. Że moja mama to jest moja żona. Także to jest głupota totalna. No i co? No i powstał rozłam, no. Żeśmy się rozstali. Potem, słuchajcie, był taki numer, że ten Magical przyjechał, nie? Przyjechał Magical, gdzie właśnie, to też mogę opowiedzieć, nie? Gdzie ta dziewczyna, moderatorka tam ze swojego jakiegoś tam kanału cały czas mówiła, żeby Magicala nie dopuścić do spotkania i tak dalej. Oczywiście tam chłopaki zamachali mu, kurwa, 50 na początek, nie? Potem dostał więcej, nie? Ja nie mówię, że nie. No oczywiście za 50 Konon wszystko zrobi, nie? Więc Konon i tak poszedł, więc... Ale ja już byłem pokłócony z nim. Już ja wtedy nie nagrywałem z nim. Już nie nagrywałem, tak, dokładnie. Zimno jest, cholera, tak o, bez czapki. No ale dobrze, trudno. Poświęcę się. I słuchajcie, no i co? I potem już szło coraz gorzej. Coraz gorzej, no.
coraz gorzej, przestaliśmy już ze sobą nagrywać w ogóle kompletnie, nie? On był z tym Magikalem, jeszcze narobił dla Magikala komedii. Ja nie mówię, że Magikal jest dobry, ani nie jest zły, bo ja chłopa nie znam kompletnie, więc dla mnie jest osobą w ogóle, no nie znam chłopa, no to nic nie mogę o nim powiedzieć, nie? Tam tylko z niektórych, z Rafoniksa i z Rafatusa i tam innych youtuberów, no to coś tam o tym wiem, ale ogólnie tej osoby nie znam osobiście, więc nie mogę na niego psioczyć, nawet nie mam zamiaru. No i on zrobił ten tam filmik, oczywiście na tym filmiku mnie kurwa strasznie zeszmacił na tym live'ie, co też jest bezpodstawne, bo ja starałem się go nigdy nie szmacić, starałem się mu pomagać, ale no trudno, no taki konon jest, taki konon jest, no nikt na to nic nie poradzi. To nawet mówi redaktor były, że no sam wiesz jaki jest Kononowicz, no ja mówię, no już wiem, no teraz już wiem, no. No i poszło to już, poszło tak grubo, tak daleko to pociągnęło, że już po prostu ja powiedziałem, że już zgody nie będzie. Jeszcze próbowałem raz się z nim godzić, ale potem on znowu mi jakoś gdzieś nabrudził na kanale Majora. No i powiedziałem, że dosyć, że dość już, dość, kurwa, dość. Dość. Jeżeli już mam robić, to będę robił to sam. A ewentualnie z Majorem. Bo jeszcze z Majorem to się idzie dogadać jakoś, jak z normalnym człowiekiem, no. Jaki Major jest, ale jest w porządku. Moim zdaniem. Takie jest moje zdanie. Co do Majora. No i cóż, no i jak to potem szło? Już potem to szło z górki, kurwa. Był rozłam, kurwa, totalny. Było, kurwa, opluwanie się nawzajem i tak dalej, nie? Czego wcale ja, powiem szczerze, że wcale tego nie chciałem, nie? Bo gdyby Konon nie wierzył jakimś, kurwa, gimbusom, czy jak to oni się nazywają, żeby im nie wierzył, kurwa, w to, co oni na przykład wypisują w listach lub też dzwonią do niego i mówią jakieś głupoty totalne, no, po to, żeby nas skłócić, no i udało im się, skłócili nas i to na amen skłócili nas i z jednej strony to dobrze, z drugiej strony to źle, no ale trudno, wyszło jak wyszło, nie? Potem jeszcze właśnie chcę zaczepić ten wątek tej ładnej dziewczyny, blondyny tej. Bo tak strasznie kazała i prosiła, nie, może nie kazała, to złe słowo, prosiła, żeby właśnie, żeby nie dopuścić do live'a z Magikalem. No niestety, no wyszedł live, nie, Konon poszedł, tak jak wam mówiłem, a po dwóch tygodniach, czy po tygodniu ona sama przyjechała i chciała zrobić live'a z nimi, nie? Także to też daje do myślenia, nie? Ja mam szacunek do ciebie, dziewczyno, na pewno oglądasz, nie? Ale kurde, chociaż mogłaś to ze mną jakoś, kurwa, zintegrować, nie? Bo przecież do cholery jasnej, czy to miałaś mój numer, mogłaś do mnie zadzwonić, wiadomo, przyjechałaś ze swoim facetem i tak dalej, nie? Mogliśmy się jakoś dogadać, może byśmy spróbowali coś zrobić, a wyszło jak wyszło, wyszło chujowo. No dziwię się tylko, że kurde, tak narzekałaś na to, żeby Magikal nie nagrywał, a potem po dwóch tygodniach sama przyjechałaś nagrywać live'a. I to mnie dziwi. Jaki miałaś w tym cel w ogóle, nie? Bo ja ogólnie do ciebie nic nie mam. Nawet bym zadowolony byłbym, żebyś, kurde, nagrała z nim live'a i wiesz, i żeby chłopaki sobie zarobili pieniądze. Tylko nie wierzę, żebyś robiła to za darmo. W to nie uwierzę. W to nie uwierzę. Tak jak mówiłem na którymś tam odcinku, nigdy bym nie jechał do takiej osoby tyle kilometrów po to tylko, żeby live'a robić na darmo. Czyli darmochy robić, nie? Nigdy bym nie zrobił tego takiego czegoś, nie. Czy nawet, no nie wiem, no nie wiem, no po prostu nie wiem, no. No i cóż, no i potem, no już potem to my się w ogóle, żeśmy się nie spotykali, nie? Raz o teraz wyszła ta akcja z tym portfelem głupim. Nie dość, że mnie obrażał. Dałem mu dwa razy szansę. Trzy nawet. Dałem mu trzy razy szansę. Ale on wierzy głupio w każdy telefon i w każdy list. W każdy list, w każdy telefon wierzy. Nawet ktoś mój... Moją biografię ktoś jemu, kurde, przedstawił, która też jest, kurde, po prostu śmieszna i fałszywa, ale trudno, no. Widocznie tak musi być.
Także mówię wam, no i tak to rozłam powstał rozłam tak na tyle, że mało brakowało do tego, żebyśmy się kurde nie pobili, z tym, że ja no, nie będę bił starego człowieka, no nie bez przesady, no kurde ludzie, trzeba mieć troszeczkę kurwa tego dystansu jednak, nie? No, bo to nie, tak jak mówię, potem to nie chodziło o portfel, nie, tylko chodziło o fakt, nie? Bo tam portfel to portfelem i tak leży u mnie w domu. Tylko chodzi o pamiątkę od widza. Należy się wam szacunek jakikolwiek, ale się należy, bo to wy tworzycie ten kanał i tak dalej. No i cóż, no. No i po tym rozłamie, no to już mówię, no to już ja zacząłem sam działać, nie? Po prostu się grubo pokłóciliśmy, grubo było wyzwisk z jednej i z drugiej strony. Nawet straż ochrony kolei, kurwa, sokiści tak zwani widzieli to, nie? Że Konon się do mnie rzucał, kurwa, z mordą. I to grubo się rzucał, nie? Już ja nie chcę na niego pluć, bo już mam dość tego plucia na niego, nie? Wiecie? Już i tak on jest, kurwa, pogrzebany, jak to się mówi. Jutro będzie jechał, kurwa, do Choroszy. Ciekawe, czy go zamkną. Ja go już nie odbiorę, już powiedziałem, nie? Niech sobie sam, kurwa, wraca. Już ja za dużo, kurwa, czasu poświęciłem dla niego. I nie docenił tego. Wierzy obcym ludziom. Niech ci obcy ludzie teraz go zabierają stamtąd. Skoro im tam tak wierzy. No, także mówię wam, no. Mówię wam, jak jest, jak było, nie? Taka prawda jest. Strasznie na mnie nabrudził. Już nie będę przytaczał, bo nie chce mi się nawet tego przytaczać, bo każdy powinien wiedzieć, co on tam na mnie wygaduje. Jakie cuda i niewidy w ogóle. W ogóle niewidy. Kurwa. Śmiechu warte. A na pewno jeszcze nagram dwa odcinki. Jak to było z Ewą. Bo nie chcę już tego tematu poruszać. Na tym odcinku, ponieważ i tak będzie długi. Na pewno nagram, jak to było z Ewą. I to wszystko. Powiem, jak to był Krzysiek, Ewa i ja. Taki będzie odcinek. Na pewno wam powiem, jak to Krzysiu się wpierdalał z kopytami między mną a Ewę. To wam powiem na pewno. Na pewno wam opowiem to. I to kurwa będzie prawda. Żadnego kłamstwa, bo ja nie potrzebuję kłamać. Nie potrzebuję absolutnie kłamać. Po prostu powiem, jak jest, jak było. No i na pewno będzie odcinek jak teraz, nie? Na pewno, słuchajcie, zrobię tego live'a na swoje urodziny 22. Pfu, 22. 42. 22. Na pewno zrobię. Także słuchajcie, nie ma bólu. Mam już gości zaproszonych, odpowiednich. Będzie na pewno Major. No chyba, że coś się zmieni. Będzie na pewno Major, będzie na pewno moderator i będzie gość specjalny, lider zespołu Next Dance. Powinien być raczej. Nie wiem, czy on będzie z osobami towarzyszącymi, czy nie będzie. No nie wiem, no zobaczymy. No jakoś to trzeba będzie się pomieścić. Na pewno live'a wtedy zrobimy i słuchajcie, no generalnie zapraszam. No zaraz, niedługo kolejne odcinki, nie? Także nie ma bólu. Jedziemy sami, no trudno, no. Gdyby Krzysio nie był taki głupi, to by dalej ze mną, kurwa, nakręcał. I na pewno byśmy mieli jeszcze większą publikę i więcej kasy, tylko kurwa nie możemy, nie mogę kurwa tego jebanego kurwa AdSense'a ustawić. Strasznie dużo pieniędzy tracę przy AdSense'ie, wiecie? Od chuja. Bo nic nie zarabiam i wrzucam te filmy na pusto. Zresztą tak samo jak Major. Major też z AdSense'u nic nie zarabia. Nie wiem, czemu tak się stało, ale kurwa ponoć nie można mieć kurwa dwóch tych, jak one się nazywają, nie dwóch kont, tylko dwóch kanałów na jednym koncie, no, a my mamy właśnie kurwa po dwa kanały na jednym koncie. Major to w ogóle kurwa bije rekordy. No także mówię, no pozdrawiam was wszystkich, nie, serdecznie. Już trochę odpocząłem, się czuję dobrze, muszę zbierać siły na nowo na kolejny live, bo szczerze wam powiem, że nie wiem kurwa, co jest kurwa bardziej męczące, czy praca codziennie na budowie, gdzie się zbytnio nie przemęczysz, jak jesteś jak jesteś w formie, no jak to się mówi, no na topie, czy właśnie zrobienie takiego live'a w dwa dni,
pod rząd. To jest chyba bardziej męczące i słuchajcie i poważnie wam mówię, no kurde, bardziej mnie kurwa chyba life męczy niż praca na budowie. No ale nic, no, na razie nie mogę wrócić na budowę, no nie mogę, po prostu nie mogę. Chociaż już jest coraz lepiej, ale nie mogę jeszcze. Nie mogę, bo spierdolę sobie tak kręgosłup, że kurwa potem będę sam siedział i płakał nad tym. I dlatego nie mogę, no. Nie mogę. Z chęcią bym poszedł, bo się nudzę, strasznie się nudzę. Już nie mam co ze sobą zrobić, kurwa, nuda jak chuj. Chodzę tylko, piję te piwo, kurwa, i kurwa, i żre, i kurwa, i łażę, i pałętam się, kurwa, jak głupi. Zamiast kurwa sobie iść na budowę i kurwa sobie popracować i by było o wiele lepiej. No ale nie mogę, kurwa, no nie mogę, jeszcze nie mogę, nie. Jeszcze nie mogę, no. Mam nadzieję, że wrócę, kurwa, też się martwię, kurwa, tym kręgosłupem jebanym. Po prostu nie mogę tego, kurwa, zrobić tak, jakbym chciał. Także mówię, będzie jeszcze odcinek, bo ten rozum, no to krótka gadka, no po prostu, żeśmy się pokłócili, każdy, kurwa, się nawyzywał. Dobrze, że jeszcze mu, kurwa, nie naplułem w twarz, ale... No nie zrobię tego, nie poniżę się do takiego stopnia. No i pokłóciliśmy się i koniec. I tak to wyszło, no. Bardzo dużo się przyczynili widzowie. Bardzo, bardzo. Znaczy antywidzowie w sumie. Bo się przyczynili bardzo i to bardzo mocno. A ten, bo widzicie, ja kurwa nie wierzę antywidzom. Mam to w dupie. A ten wierzy we wszystko. Tak jak wam mówiłem wcześniej w odcinkach, jeżeli bym powiedział, jeżeli ktoś by do niego zadzwonił i powiedział, że ja kurwa jeździłem na strusiu kurwa po Meksyku, to kurwa on by to uwierzył, no. I że jeszcze wynajęłem strusia za jego pieniądze, przykładowo, nie? Dlatego kurwa teraz już z nim nie współpracuję, mam święty spokój. Major swoje działy na pewno dostanie, ja tylko czekam, kiedy kurwa mi wypłacą. I to za dwa live'y już, to major dostanie niezłą kasę. Tyle samo co ja zresztą, no. Dostanie około, wszystkiego razem to będzie około 1300. Coś w sumie, coś koło tego, no. Tylko na dwie raty. Jedną ratę na początku, a potem drugą. Tak samo jak ja zresztą, tak samo ja dostanę. Także słuchajcie, no. Na pewno majora nie oszukam. Za dobry człowiek jest z niego. Trzymajcie się i pozdrawiam. Siemano.